Panie dyrektorze, czekamy na wielkanocną prognozę pogody. Po dzisiejszej piątkowej poprawie pogody, gdzie ranek przywitał nas błękitem nieba, promienie słońca pisały, wydawać by się mogło optymistyczny scenariusz na cały świąteczny czas, to jednak od godzin popołudniowych obserwujemy wzrost zachmurzenia. Jeszcze jutro, wybierając się ze święconką, będziemy mogli założyć na siebie coś lżejszego. Temperatura wzrośnie nawet do 12-13 stopni Celsjusza, ale przez większość dnia możemy spodziewać się niestety opadów. Chwilami mogą być one nawet bardzo intensywne, a słońce będzie miało ogromne problemy z pokonaniem choć na chwilę grubej warstwy chmur. W w porównaniu z sobotą z kolei niedziela wielkanocna będzie mniej mokra, ale za to zdecydowanie chłodniejsza, bo temperatura nie przekroczy 5 stopni Celsjusza, a silny wiatr zmieniający kierunek na północno-zachodni i zachodni spowoduje, że odczuwalna temperatura przyjmie nawet wartości ujemne. Bardzo chłodna noc z niedzieli na poniedziałek uraczy nas nie tylko opadami deszczu, ale również wystąpią opady deszczu ze śniegiem. I śniegu. Czyli poniedziałkowy ranek może za tym przywitać nas białą szatą, dopiero co odeszłej zimy, tym bardziej, że drugi dzień świąt zapowiada się bardzo chłodno. Temperatura w okolicach zera, odczuwalna kilka stopni niższa, więc tradycyjnym polewaniem się wodą powinniśmy o tym zapomnieć. Ciśnienie atmosferyczne spada sukcesywnie od godzin porannych, kiedy to o godzinie 8 w klatce meteo przy Planetarium Śląskim zmierzą 1011 hektopaskali. Jego wartość w niedzielę nad ranem będzie o prawie 20 hektopaskali niższa, co kolejna kwestia dla meteopatów. Na pewno samopoczucia to nie poprawi. Cóż może i nie najlepsze informacje Państwu przekazuję, ale za to życzę radosnych, szczęśliwych i pięknych świąt wielkanocnych, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, tradycyjnego, smacznego jajka i wszelkiej dymgusowej także pomyślności.